Są tłoczenie, w których wyciska się soki z owoców. Są takie, które dostarczają nam oleju. Ale my dzisiaj opowiemy o urządzeniach cięższego kalibru. Tłoczenie, o czym nie wszyscy wiedzą, to jedna z najważniejszych technologii obróbki blach. A cały proces odbywa się na prasach o różnym nacisku. Bez nich nie można by sobie wyobrazić produkcji np. pralek czy lodówek. Aby to zobaczyć, odwiedziliśmy Poland Tokaj Okaja Manufacturing w Łysomicach pod Toruniem. Firma wytwarza głównie części dla sektora AGD, ale także urządzeń sanitarnych i branży automotive. Gotowi? Zaczynamy! Żeby móc cokolwiek wytłoczyć, potrzebujemy specjalistycznych narzędzi. Są to tak zwane tłoczniki postępowe, projektowane przez konstruktorów na podstawie złożonego przez klienta zamówienia. Produkowane są m.in. ze stali hartowanej. Na elektrodrążarkach wycinane są części robocze tłoczników, na przykład elementy stempla czy matrycy. Jest to proces obróbki elektroerozyjnej. Kształt detalu wypalany jest za pomocą mosiężnego drutu. Następnie w centrach obróbczych wykonuje się frezowanie i wiercenie. Możemy teraz przystąpić do montażu. Tłoczniki postępowe mogą się składać nawet z kilkudziesięciu tysięcy elementów. W magazynie znajduje się około 500 tłoczników gotowych do pracy. A zatem tłoczmy. Proces odbywa się na prasach. PTO dysponuje ponad 20 prasami mechanicznymi, jedną serwo i jedną hydrauliczną. Materiał to kręgi blachy ocynkowanej ze stali nierdzewnej, aluminium oraz miedzi. Zacznijmy od linii, w skład której wchodzi 6 pras mimośrodowych o łącznym nacisku 1450 ton. Widzimy to produkcję elementów bębna pralki. Operator za pomocą suwnicy zakłada krąg blachy na wózek odkładczy. Materiał jest przygotowany do szybkiego przezbrojenia. Gdy skończy się jeden krąg, można sprawnie założyć drugi. Blacha rozwijana jest z bębna, a następnie walcowana. Potem smaruje się ją i wykrawa tak zwaną formatkę detalu. Wyciętą formatkę przekazuje się do pras. Materiał jest stopniowo kształtowany i przekazywany dalej za pomocą chwytaków pneumatycznych. Na formowanie składają się 4 etapy. Wstępne kształtowanie detalu, odcinanie naddatków, wyciąganie kołnierza i ostateczne formowanie. Gotowa część odkładana jest na taśmociąg, a pracownik usuwa folię ochronną. Stosuje się ją przy produkcji detali, które będą widoczne dla użytkownika urządzenia. Na prasach pojedynczych wytwarzane są drobne detale, a na progresywnych te, które wymagają dodatkowego przetłoczenia. Tutaj widzimy osłonę modułu zasilania w lodówce. Popatrzmy teraz, jak działa prasa serwo o nacisku 630 ton. Łączy ona zalety prasy progresywnej oraz pras pojedynczych, umożliwiając transport wewnętrzny pomiędzy poszczególnymi narzędziami. Wykonywane są tu operacje cięcia, gięcia, wykrawania, a nawet głębokiego tłoczenia. Urządzenie można zaprogramować tak, aby w razie potrzeby zmieniało tempo pracy. Po tłoczeniu wykonuje się pozostałe operacje, na przykład spawania. Tu widzimy łączenie zawiasów drzwi lodówki. Na tej maszynie natomiast wygniata się gwinty. Zgrzewana jest listwa stosowana w lodówkach. Zespawana została z kilku części. Niektóre elementy wymagają jeszcze dodatkowego procesu, polegającego na oklejeniu specjalną wibroizolacyjną okleiną. Jeśli zlecenie wymaga wykonania prototypów produktów, wykonuje się je na wykrawarce rewolwerowej, a następnie odpowiednio gnie. W fabryce w Łysomicach wytwarza się ponad 200 różnego rodzaju detali. Okaja Sosuke, który w 1669 roku założył w japońskim mieście Nagoya niewielki sklep z artykułami żelaznymi, z pewnością nawet nie śni o takim rozwoju swojej firmy.